Witamy. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przedstawić przykładowe kombinacje ciosów prostych z krokami w przód i w tył. Zaczniemy od najprostszej kombinacji, lewy, prawy, prosty z krokiem w przód. Pozycja bokserska, lewa ręka, lewa noga, krok w przód, lewy prosty z lewą nogą, dostawiamy prawą nogę i uderzamy prawy prosty. Powrót do pozycji. Jest to najprostsza kombinacja, bardzo skuteczna w czasie walki. Lewa ręka nam przygotowuje akcję, prawa ponawia. Stoimy naprzeciwko przeciwnika, zadajemy lewy prosty, dociążając tylną nogę, ciężar ciała na tylnej nodze. Kiedy przeciwnikowi lewa ręka wraca, dostawiam i uderzam prawy nad lewą ręką. Również możemy to zastosować w bezpośrednio, nie czekając na jego atak. Lewy między rękawice, między ręce i dostawiamy prawe, wracając do pozycji. Jeśli chodzi o tą kombinację, tak samo możemy wykonać kombinację z krokami w tył. Wchodzi przeciwnik lewym prostym, ciężar ciała na tylną nogę, bije między jego ręce. Sztywny lewy prosty, ciężar ciała, poczekaj, jeszcze raz. Sztywny lewy prosty, ciężar ciała na tylnej nodze, prawa ręka mnie zasłania, prawa ręka zasłania wątrobę, zasłania brodę. Kiedy przeciwnik dostawia prawą nogę, otrzymuje cios z prawej ręki. Następną kombinacją, jaką tu możemy zastosować, to jest lewy, prawy, lewy. I tutaj, jeśli chodzi o tą kombinację, jeśli widzimy, że przeciwnik mocno się odsuwa od nas, to wtedy zadajemy lewy z krokiem w przód, prawy z krokiem w przód i lewy z krokiem w przód i powrót do pozycji. Jeśli w tej sytuacji zauważymy, że wchodzę lewy, prawy, tak, raz, dwa i widzę, że przeciwnik nie odchodzi, to mogę zadać lewy prosty w miejscu, żeby wykorzystać maksymalnie dystans. Jeśli czuję, że brakuje mi dystansu, zadaję lewy, prawy, lewy z krokiem w przód. Jeśli chodzi o tą kombinację, możemy również zastosować tą kombinację z krokiem w tył. Wchodzi w nas przeciwnik lewy, prawy, lewy. I tutaj proponowałbym zastosowanie tej kombinacji z lewym prostym ostatnim w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przeciwnik we mnie wchodzi raz, dwa i wtedy w miejscu, wtedy go trzymam, na dystans dalej za mną nie leci. Jeśli nauczę, przyzwyczaję przeciwnika do tego, że z każdym krokiem się cofam, to będzie, jeśli dobrze go nie skontruję, będzie za mną leciał przez całą długość i ciężko mi go zatrzymać. A ten lewy kończący ma mi zatrzymać przeciwnika, tak? Jeszcze raz zademonstrujemy. Hop. Kolejną kombinacją prostych ciosów jest tutaj bardzo ważna kombinacja przygotowująca mocny prawy prosty, to jest podwójny lewy prosty. Wchodzimy krok, co jest istotne, ręka wraca do połowy drogi, nie wraca na maksymalnie do brody, jak w przypadku pojedynczego lewego, tylko wraca do połowy drogi, dostawiam prawą nogę i wtedy zadaję jeszcze raz lewy. Lewy, dostawiam prawą nogę, lewa ręka wraca do połowy i uderzam drugi lewy. Co jest ważne w tej kombinacji? Podwójny lewy prosty, w tym momencie jak wraca ręka do połowy drogi z kroczkiem, to automatycznie mi przyspiesza zadanie drugiego ciosu. Jeśli będziemy popełniać taki błąd, choć może z tej strony, jeśli będziemy popełniać taki błąd, że ręka wraca do brody, do podstawowego ustawienia, no to wtedy ten podwójny lewy jest zbyt wolny. Staramy się, żeby ta ręka wracała do połowy drogi na wysokości łuku brwiowego, żebym był bezpieczny od prawej kontry. Co jest też istotnym elementem w tej kombinacji? Praca skrętowa biodra, że wchodzi we mnie jeden, dwa i przygotowuję prawy. Do tej kombinacji podwójny lewy prosty bardzo dobrze sprawdza się zadanie prawego prostego. Jest lewy, dostawienie nogi,
drugi lewy, dostawienie prawy. Co jest częstym błędem w tej akcji, to jest właśnie brak dostawienia prawej nogi przy drugim lewym prostym. Powoli zadaję lewy, ręka wraca do połowy drogi, dostawiam, drugi lewy, dostawiam i wtedy sięgam przeciwnika. Częsty błąd przy zadawaniu podwójnego lewego z prawym prostym jest to, że po drugim lewym prawa noga zostaje i wtedy partner nie może sięgnąć przeciwnika. Bardzo istotną sprawą jest, żeby ta prawa noga została dostawiona. Jeszcze raz cała akcja, lewy, lewy, prawy. Tą samą akcję możemy wykonać w tył. Wchodzi w nas przeciwnik lewym prostym, hop, przygotowuję, hop, dostawiam lewą nogę. I wtedy kontruję mocnym prawym. Jeszcze raz. Tutaj odwrotnie. Koncentruję się na tym, żeby dostawić lewą nogę. Lewy, lewy, dostawiam i mocno kontruję prawym prostym.